Brakuje wam monet w FUT20? W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem SKYDUM dostaniecie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony SKYDUM, witam was w nowej serii na moim kanale, która nazywa się Zdegradowani. Seria jest bardzo łatwa do zrozumienia, po prostu degraduje jakiś znany zespół, próbuję go później przywrócić na szczyt, a resztę zrozumiecie pewnie podczas oglądania. Jeszcze na koniec filmu zadam wam kilka pytań dotyczących tej serii, ale to później, a teraz zaczynajmy. W Liverpoolu po degradacji do czwartej ligi angielskiej zostało niewielu zawodników. Piłkarzami, którzy zostali, byli Glatzel, Lewis, Ojo, Jones, Laurussi, Hoover, Phillips, Gallagher oraz kapitan tej drużyny, czyli Henderson. Aby uzupełnić całą drużynę, do klubu doszli zawodnicy bez klubu oraz ci, którym kończył się kontrakt. Pepe Reina, który dowiedział się o degradacji Liverpoolu, postanowił rozwiązać kontrakt z Milanem i pomóc The Reds w powrocie na szczyt. Ostatnią osobą, która powróciła do klubu, był Steven Gerrard, który będzie pomagał Liverpoolowi, ale w roli menadżera. Głównym zadaniem Gerrarda był bezpośredni awans do Ligue 1, również musiał zadbać o szkółkę juniorską i znaleźć kilku utalentowanych juniorów. Awans nie był takim łatwym zadaniem, ponieważ zarząd nie przydzielił ani jednego grosza na transfery, więc Gerrard musiał sobie radzić z tym, co miał. Takim składem Liverpool grał praktycznie cały sezon, nie wyglądał on źle, ponieważ dużą jakość dawał Henderson w pomocy i Pepe Reina na bramce. Gerrard wysłał skauta do Anglii, ponieważ to była najtańsza możliwa opcja i za jakiś czas zobaczymy, czy uda się kogoś znaleźć. Liverpool długo nie grał w Carabao Cup, ponieważ już w drugiej rundzie uległ Reading aż 3-0. W połowie grudnia Liverpool odniósł największą porażkę w tym sezonie ze Salford City, przegrali aż 4-0. W FA Cup odpali w drugiej rundzie, wtedy nie udało się pokonać Brentford, którzy tego dnia byli w świetnej dyspozycji. Zimowe okienko było ważnym momentem w tym sezonie, ponieważ za darmo udało się pozyskać Ashleya Huntera, który grał na lewym skrzydle, oraz do klubu przeszedł Charles Cook, który miał wzmocnić środek pola. W tym okresie również padło najwyższe zwycięstwo Liverpoolu w tym sezonie. Było to w meczu z Leyton Orient i drużyna Gerrarda wygrała 3-0. W tym meczu padła również bramka, która została uznana najładniejszą w tym sezonie spośród wszystkich bramek Liverpoolu i ta bramka była strzelona przez Ojo. Tak wyglądała tabela League 2 na koniec sezonu. Liverpool poradził sobie znakomicie i zdobył aż 121 punktów. Pomimo takiej przewagi to w drużynie sezonu, jeżeli chodzi o League 2, znalazła się tylko dwójka graczy The Reds, był to Reina oraz kapitan drużyny, czyli Henderson. Najlepszym zawodnikiem Liverpoolu został Henderson, który miał 28 bramek i 13 asyst. Drugim najlepszym strzelcem został Ojo, a osobą, która była druga pod względem asyst, było dziwo Jonton, a spośród całej drużyny najlepiej rozwinął się Glatzel aż o 9 overalla. Pomimo awansu niestety sezon zakończył się smutkiem, ponieważ Henderson doznał kontuzji ścięgna Achillesa. Kontuzja była na tyle poważna, że powrót do piłki byłby bardzo długi, więc Anglik postanowił zakończyć karierę i pomóc w zarządzie Liverpoolu. W kolejnym sezonie pojawiły się pierwsze transfery, za które Liverpool już musiał zapłacić. Pierwszym zawodnikiem był Boateng, który przeszedł z MK Dons po to, aby w jakiś sposób wypełnić lukę w pomocy po Hendersonie. Wzmocniona została jeszcze obrona Conorem Ogliwe i ostatnim transferem był Kirk z Króla Aleksandry. Liverpool mógł dostać aż 6 milionów za Hovera od Besiktasu, ale zawodnik nie chciał opuszczać klubu. Ale nie było tak, że nikt nie opuścił klubu, z ekipą The Reds pożegnał się Offord oraz Dale, który nie znalazł uznania w oczach Gerrarda. Do pierwszej drużyny zostało przesuniętych kilku piłkarzy, był to Ward, White, Martin oraz Richardson. A tak prezentował się skład na ten sezon. Brakuje niestety Hendersona, ale może bez niego uda się osiągnąć cel na ten sezon, czyli bezpośredni awans do Championship. Podobnie Carabao Cup, jak szybko się rozpoczęło, to i szybko się zakończyło. Już w drugiej rundzie The Reds przegrali z dużo lepszym zespołem Newcastle. Z FA Cup odpadli ze Sheffield United po porażce 3-0 i była to ich najwyższa porażka w tym sezonie.
a najwyższym zwycięstwem było 3-0 z Lincoln City. W tym spotkaniu 3 bramki strzelił Gladsen. Z bramką sezonu był problem, ale kibice zdecydowali się, że ponownie to Ojo popisał się najładniejszym strzałem. Było to w zremisowanym meczu z Luton Town. Liverpool póki co znakomicie radzi sobie z powrotem na szczyt, ponieważ mamy ponownie awans i to znowu z pierwszego miejsca. Pięknie radzili sobie w lidze, bo nie przegrali ani jednego spotkania. W drużynie sezonu League One znalazł się Pepe Reina, Ojo i Hunter. Najlepszym zawodnikiem wybranym przez kibiców był Pepe Reina, który niestety kończy karierę po tym sezonie. Najwięcej asyst miał nowy nabytek klubu Boateng, najskuteczniejszy był Ojo i warto też wyróżnić Huntera, który zagrał znakomity sezon i dużo dał zespołowi. Okno transferowe w trzecim sezonie było bardzo intensywne i kilku podstawowych zawodników odeszło z klubu. Pierwszym z nich jest Pepe Reina, który jak już wcześniej mówiłem, zdecydował się zakończyć karierę. Drugi jest najskuteczniejszy gracz poprzedniego sezonu, czyli Ojo, który zamienia Liverpool na Lyon. Następny jest Hover, który wróci do ojczystego kraju. PSV zapłaciło za niego 14 milionów. Również Gladsen odszedł. On przeniósł się do Schalke za około 12 milionów. I na koniec Charles Cook, który się nie sprawdził w Liverpoolu i już nie był potrzebny. A jeżeli chodzi o nowe twarze, to do klubu przeszedł Dempsey za 1,5 miliona. Mlakar przeszedł za 2 miliony. Jego poprzednim klubem było Brighton. W miejsce Hoovera przeszedł utalentowany Sterling, który naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Również nowym zawodnikiem był Mrabdi, który kosztował prawie 6 milionów, ale najdroższym transferem i tak był Rich, który jest następcą Ojo. Ten zawodnik przyszedł z Marsylii za ponad 6 milionów. Tak wygląda obecny zespół Gerarda. Myślę, że o awansie nawet nie ma co myśleć, no bo skład nie jest zbyt dobry. Zadaniem na ten sezon było utrzymanie się w lidze i nie było to takie proste, bo już w pierwszej kolejce przegrali 5-0 z Ipswich Town i była to najwyższa porażka w tym sezonie. Ogólnie w tym roku początek mieli mega ciężki, w Carabao Cup odpadli od razu w pierwszej rundzie po meczu z Nottingham Forest. Najwyższe zwycięstwo w tym sezonie to było 4-2 z Blackburn. Tutaj naprawdę wiele się działo w tym meczu, wynik naprawdę pokazuje, że mecz był ciekawy. W FA Cup poszło im całkiem fajnie, odpadli dopiero w czwartej rundzie z Aston Villą. Zimowe okienko było szokujące, bo nowi zawodnicy Mrabdi i Dempsey powiedzieli, że chcą odejść, bo w tym klubie się marnują. Ale ostatecznie Gerard doszedł z nimi do porozumienia i uzgodnił, że zostaną sprzedani dopiero w następnym sezonie. A w zimę za darmo przyszedł prawy pomocnik Bodin, który pełnił rolę rezerwowego. Liverpoolowi udało się utrzymać w lidze, zajęli 17 pozycję, ale o utrzymanie walczyli do ostatnich kolejek. A najładniejszą bramką w tym sezonie została ta strzelona przez Richa w meczu z Crystal Palace. I właśnie ten zawodnik był wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu. Najskuteczniejszym zawodnikiem był napastny Malakar, który przyszedł w tym sezonie. Najwięcej asyst miał Hunter, lewy pomocnik, jeżeli ktoś nie pamięta. I to na dziś byłoby tyle, mam nadzieję, że wszystko było jasne. Piszcie, czy robimy dalej tą serię. Napiszcie, co było dziś nie tak, co byście chcieli, żebym dodał. Nie wiem, na przykład jakieś plotki transferowe, albo na przykład możecie pisać jakieś wydarzenia, które mogą się wydarzyć. Na przykład, że połowa zawodników odchodzi z klubu, bo coś się wydarzyło. Pomysłów jest dużo, ale musicie mi pomóc, aby jak najlepiej to wyglądało. Jak coś, kontynuacja tej kariery może być w innych odcinkach, bo chciałbym porozpoczynać kilka klubów i później to sobie po kolei pokańczyć, żeby się jakoś mieszały te kluby, aby ciągle nie było Liverpool, 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 tylko na przykład Liverpool, Barcelona i coś tam jeszcze, żeby to się mieszało, żeby było lepiej. Możecie napisać, czy chcecie więcej sezonów, na przykład 5 na odcinek, to też da się zrobić. No i chyba tyle, pomysłów mam wiele, nie wiem jak ta seria się przyjmie, jak się przyjmie to robię ją dalej, jak się nie przyjmie to ją zostawiamy i myślę nad czymś nowym. No i nie będę przedłużał, zostawcie suba, lajka, mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem, yo!
Nazywają mnie kotem, choć nie robię nic z tym. Linijki dały wiele, tylko nie 9 żyć. Nie ma po co udawać, sporo od niedawna niszczy. Stale znoszone ciuchy, często ujebane kiksy. Brak siana, Nemesis, własne drogi co noc. Nałogi ciężki syf.